Witajcie, nazywam się Monika Turowska, jestem szkoleniowcem marki Esgen. Dzisiejszy film poświęcony będzie płynowi o bardzo szerokim spektrum działania i jest to ulepszona wersja znanego już dobrze płynu aktywnego i nazywa się płyn aktywny plus. Dlaczego plus? Do formuły, która już przez wiele lat towarzyszyła nam w gabinetach i sprawdzała się przede wszystkim jako płyn odkażający, zmiękczający, przeciwzapalny, dezynfekujący, przygotowujący skórę pod różne zabiegi, czy służący do pielęgnacji skóry w warunkach domowych oraz do użytku gabinetowego, w tej chwili został on wzbogacony o kilka dodatkowych składników aktywnych, dzięki którym jego właściwości znacznie się poszerzyły i zwiększyła się także jego skuteczność w tych obszarach, o których powiedziałam na początku i właściwościach, jakie miał poprzedni płyn. I zaczynając tak troszeczkę może od tego, jakie są potrzeby skóry, na które będzie ten nasz płyn odpowiadał, będziemy tutaj dedykowali go skórom, które z jakiegoś powodu, choć można powiedzieć dosyć różnych przyczyn będą miały te problemy, ale głównie chodzi o skóry, które z jakiegoś powodu są na przykład w stanie zapalnym, czyli będą to skóry trądzikowe. Będzie to trądzik różowaty, który tutaj też występuje, w którym występuje stan zapalny, ale także rozszerzone naczynia krwionośne. Będą to skóry z przebarwieniami, czyli takie, które są już po jakimś procesie uszkodzenia i konsekwencją tego jest pojawiające się przebarwienie. Będą to skóry, które były zniszczone na przykład przez słońce albo takie, które utraciły swoją elastyczność, które straciły swoją jędrność, więc będą to też skóry dojrzałe, czyli terapia anti-age. Będą to także skóry, którym brakuje nawilżenia. I zobaczcie, jak szerokie zastosowanie będzie miał ten płyn i dzięki jakim składnikom się to wydarza. Przede wszystkim do już dobrze sprawdzonego srebra koloidalnego, mocznika, nadtlenku wodoru i kwasu mlekowego dodaliśmy jeszcze kwas laktobionowy, azeloglicynę i 3 ekstrakty z oliwek, z opuncji figowej i z pączków kaparów. I te dodatkowe składniki wzbogaciły nam właściwości preparatu o na przykład kwas laktobionowy. Kwas laktobionowy świetnie sprawdza się przy skórach podrażnionych, problematycznych, z bardzo rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi. Szczególnie dobrze sprawdza się w terapii trądziku różowatego, ze względu na to, że tam występuje bardzo duże obciążenie komponenty tej płytkiej sfery naczyniowej, czyli naczyń kapilarnych. I w momencie, kiedy działamy wyłącznie przeciwzapalnie, czyli tak jak robił to płyn aktywny, zmniejszając ognisko, zmniejszając, niwelując stan zapalny, nie było tam właściwości tak dobrze obkurczających naczynia. Tutaj kwas laktobionowy ma doskonałe właściwości, jeśli chodzi o całą przebudowę struktury naczyń krwionośnych. Jest on polihydroksykwasem, czyli w odróżnieniu od kwasów AHA i BHA ma więcej, ma zupełnie inną strukturę swojej budowy, dzięki czemu ma właściwości takie jak kwasy, czyli będzie on także delikatnie złuszczał, będzie on rozjaśniał przebarwienia, będzie stymulował skórę do zagęszczenia, natomiast nie ma tych konsekwencji, które niosą za sobą klasyczne kwasy, czyli nie będzie on podrażniał. A każde podrażnienie to jest ponowne rozszerzenie naczyń krwionośnych. Stąd więc kwas laktobionowy będzie idealnym składnikiem, który jednocześnie będzie wpływał na obkurczanie i przebudowę ścian naczyń krwionośnych i jednocześnie regulując wydzielanie sebum, zwiększając nawilżenie, jest to pochodna laktozowa, będzie on więc miał wpływ pośredni na w sumie bezpośredni, na zmniejszenie transepidermalnej ucieczki wody i wiele, wiele innych dodatkowych właściwości. Jest też doskonałym antyoksydantem, dzięki czemu nie dość, że zredukuje stan zapalny, to będzie działał profilaktycznie przeciwstarzeniowo. Kolejnym składnikiem, o którym myślę, że bardzo, takim myślę bardzo ważnym w tym preparacie, jest azeloglicyna. Azeloglicyna jest rozpuszczalną formą
kwasu azelainowego, więc będzie mieć dokładnie te same właściwości co kwas azelainowy i będzie nam ona rozjaśniać powierzchowne i troszkę głębsze przebarwienia poprzez stymulację wyłuszczania nagromadzonego barwnika z głębszych warstw skóry i stopniowe wychodzenie go wyżej i wyżej, ale także będzie zbierać część tej warstwy rogowej. I tutaj właśnie, tak jak mówiłam, te skóry z przebarwieniami szczególnie zyskają, ale także skóry trądzikowe czy z trądzikiem różowatym, bo kwas azelainowy ma bardzo dobre właściwości łagodzące właśnie w trądziku różowatym, co za tym idzie, równie dobrze sprawdza się w trądziku młodzieńczym, trądziku pospolitym czy trądziku osób dojrzałych, dlatego że dokładnie te same procesy zachodzą, natomiast nie obciążone są dodatkowo naczynia krwionośne, więc nie ma później takiego nadmiernego czerwienienia się, bo często jest też tak, że redukujemy, używając rozmaitych kwasów, redukujemy stany zapalne, ale mimo wszystko później ta skóra zostaje taka zmęczona, zaczerwieniona, w takiej dużej, to się czasem mówi irritating, tak, w takiej irytacji, czyli w cały czas w takim niewyregulowaniu pracy tych naczyń krwionośnych. I mimo, że ten nasz klient wygląda lepiej, bo nie ma stanów zapalnych takich bardzo, bardzo rozognionych, to reszta skóry nie do końca sobie radzi. A tutaj w tym płynie zastosowaliśmy w taki sposób te składniki, że może skóra nie dość, że radzić sobie lepiej dzięki nim ze stanem zapalnym, który już występuje, nawet nie w postaci wyprysków, ale właśnie stresem oksydacyjnym, jednocześnie mając wsparcie dla naczyń krwionośnych, dzięki czemu też będzie skórą lepiej dożywioną, lepiej nakarmioną przez to, co przypływa z krwią właśnie do jej górnych warstw. Azeroglicyna ma też właściwości nawilżające, zmiękczające, właśnie złuszczające, będzie zapobiegać powstawaniu zaskórników, czyli gromadzeniu się keratyny, która wywołuje nierówną strukturę skóry. Mamy także w płynie srebro, o którym powiedziałam wcześniej. Srebro ma też taką właściwość, że nie niszczy żadnych tkanek sąsiadujących, jednocześnie działając dezynfekująco i odkażająco. Dzięki temu bardzo dobrze sprawdza się w procesie gojenia blizn. I tutaj bardzo często są pytania na szkoleniach, czym dezynfekować, czym przemywać świeże blizny, rany, oprócz aktywnego opatrunku. Właśnie płyn aktywny i płyn aktywny plus będą się świetnie sprawdzały, żeby zmniejszyć zaczerwienienie w pierwszym okresie gojenia, a także usprawnić wymianę tej krwi. Dodatkowo przyspieszona zostaje proliferacja komórek, czyli namnażają się one w większej ilości, ale także w lepszej jakości. I tutaj srebro właśnie dzięki temu, że nie uszkadza tych tkanek dookoła, powoduje, że blizna strukturalnie wygląda na bardziej prawidłową, bardziej przypomina tą skórę, która znajduje się dookoła, więc będzie to też ważny element dla osób, u których zachodzi jakiś proces gojenia właśnie do dezynfekcji, a także właśnie w przygotowaniu na przykład do zabiegu mezoterapii mikroigłowej będzie to miało szczególne znaczenie, dlatego że jeżeli pozbędziemy się tylko flory potencjalnie zagrażającej, patologicznej, a nie uszkodzimy żadnej zdrowej tkanki, to nasze mikronakłucia będą mogły się o wiele lepiej goić, o wiele bardziej plastyczna będzie ta skóra. A dodatkowo inne składniki tutaj złuszczające będą stymulowały do lepszej i szybszej odnowy, także właśnie w mezoterapii mikroigłowej. Mamy tutaj jeszcze mocznik. Mocznik działa przede wszystkim zmiękczająco, nawilżająco, delikatnie keratolitycznie w wyższych stężeniach. Będzie on nam tą skórę uplastyczniał, więc świetnie się sprawdzi także u skór suchych, szorstkich. No i najczęściej są to skóry dojrzałe. Mamy też kwas mlekowy, który działa podobnie. Kwas mlekowy działa antybakteryjnie, poprawia też taką działa dermoplastycznie, czyli jest taki właśnie bardziej zmiękczający, że ta skóra pod naciskiem elastycznie wraca, ale jest też bardziej taka gładka, aksamitna w dotyku. Będzie on także regulował wydzielanie sebum, dzięki czemu ograniczy namnażanie się patologicznych
w patologiczny sposób bakterii Cuticobacterium czy Propionibacterium acnes, przez to, że nie będą miały po prostu tego pożywienia, dzięki któremu tak radośnie rozkwitają na naszej skórze. Będzie on także poprawiał syntezę NMF-u, czyli naturalnego czynnika nawilżającego. I mamy tutaj jeszcze trzy ekstrakty roślinne i te ekstrakty głównie będą działały z jednej strony, chociażby oliwka jest bardzo silnym antyoksydantem. Ekstrakt z oliwki też będzie nam właśnie uplastycznił skórę. To będzie bardzo duże znaczenie miało dla skór dojrzałych. Zauważcie też, że bardzo często w wieku dojrzałym występuje trądzik różowaty na skórach, które są szorstkie, mają zaburzoną barierowość. I tutaj, kiedy jesteśmy w stanie tą barierowość jakby odzyskiwać i jednocześnie regulować ciśnienie w naczyniach, przebudowywać struktury, zmniejszać telangiektazję, czy tak jak w trądziku młodzieńczym, czy trądziku osób dorosłych, regulować wydzielanie sebum, zmniejszać ilość produkowanego sebum, za czym idzie mniejsza produkcja bakteryjna, czy ograniczenie stanu zapalnego, między innymi przez antyoksydanty, rozjaśnienie śladów, które zostają po takich zmianach, a jeszcze dodatkowo wpływ na taką dermoplastyczność skóry, na przywrócenie jej elastyczności, ale nie da się tego zrobić, jeżeli nie mamy raz optymalnego nawilżenia, a dwa nie mamy właśnie odpowiednio zabezpieczonej tej bariery hydrolipidowej. I tutaj no, oczywiście nie tylko oliwka, ale także te poprzednie składniki będą miały na to wpływ, ale oliwka dodatkowo przykłada się przyspieszając proces gojenia, przyspieszając leczenie gojenie ran, bo też tutaj często dochodzi do różnych mikrourazów, kiedy ta barierowość jest naruszona. I będzie też bardzo pomocna oliwka w gojeniu oparzeń, czyli właśnie tak jak mówiłam, w procesie tworzenia się blizn, przy gojeniu rozstępów będzie to też bardzo dobry płyn do tego, żeby stymulować tą proliferację komórek. I działa, akurat oliwka działa także przeciwobrzękowo. Mamy jeszcze ekstrakt z opuncji figowej i z pączków kaparów i te dwa ekstrakty są bardzo bogate, między innymi flawonoidy, saponiny i składniki uszczelniające bezpośrednio ściany naczyń krwionośnych, nie tylko żeby miały one dobrą strukturę, ale także i przepływ, bo wtedy te naczynia nie wysączają się, limfa nie wysącza się poza światło naczyń. I tutaj będą te ekstrakty bogate także w minerały, w sole mineralne, w witaminy. Dodatkowo mają bardzo dużo takich właściwości przeciwpodrażnieniom, czyli wszystkie składniki będą synergicznie działały przeciw tak naprawdę wszelkim następstwom związanych ze stanem zapalnym, ale też stanem zapalnym skóry starzejącej się, bo to, tam też różne procesy się zadziewają. To, że nie ma wyprysków, nie znaczy, że skóra nie ma kłopotów. Często objawia się to przez szorstkość, przez zaburzenie struktury, przez utratę jędrności. To też jest jakaś forma stanu zapalnego. I właśnie płyn aktywny plus do przemywania, do stosowania codziennego lub co któryś dzień, bo tutaj też trzeba pamiętać o tym, że będziemy kwestię pielęgnacji domowej traktować indywidualnie, ale tak jak powiedziałam, preparat jest przygotowany tak, aby można go było stosować w codziennej pielęgnacji domowej oraz w gabinecie jako element, można powiedzieć, tak naprawdę każdego zabiegu, bo i skóry naczyniowe w procedurze numer 4 i anti-age w procedurze numer 1, i trądziki w procedurze, anti-age w procedurze numer 2, trądziki w procedurze numer 1, blizny w trójce. No tak naprawdę te właściwości są tak szeroko obejmują, że jest to chyba najbardziej uniwersalny produkt zaraz po płynie oczyszczającym. Jeżeli chcielibyście zakupić taki preparat do swojego gabinetu, zapraszam Was serdecznie do kontaktu z Waszymi opiekunami regionalnymi, a regiony, które nie mają swoich opiekunów, na www.estgen.pl, tam znajdziecie informacje, w jaki sposób wejść we współpracę z marką. I dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiejszego dnia i zapraszam do kolejnych filmów. Do zobaczenia!